Ponownie witamy z warsztatów serowarskich w Janowie Lubelskim. Tym razem nowi goście, Litka i Rafał. Litka i Rafał to są tacy przesiedleńcy w trakcie działania, tak? Czyli tak, porzucacie Lublin i macie tak. zamiar rozpocząć nowe życie. Opowiedzcie o tym. No, dwa lata temu ponad kupiliśmy stary dom na wsi, żeby wyprowadzić się z Lublina. Daleko od Lublina? Jakieś 50 km od Lublina. No to już można poczuć narzuciło, tak, odległość. Tak. Tak, podobno koniec świata. No i tak ma być. No. Bardzo przyjemny teren. I od tamtej pory staramy się w większości własnymi siłami przystosować dom do mieszkania. Remontujecie go? Tak, remontujemy. Już jest, powiedzmy, etap to jest drewniany głębokiego dom? Wykończenia. Czy... Tak, to był drewniany dom. I jest... Super się mieszka w drewnianym domu. Tak, to może sporo rzeczy własnego doświadczenia. Mieliśmy jakieś takie nowości, bo trochę tynki gliniane, piec sam wymurowałem. Ogrzewanie czyli z dunem ścienne. Jesteś, tak? No tak, bardzo amatorsko, ale byłem na jakimś szkoleniu, także tak. Różne hobby. Zwierzęta? Skąd pomysł pójścia w ogóle na warsztaty serowarskie? To chcecie robić swoje sery? To był mój pomysł, ja chciałbym robić dla nas sery. Bardzo lubię sery i chciałbym robić. Na razie dla siebie, a zobaczymy co z tego. A zwierzęta będzie. Już macie w planie, nie. czy znaczy... jeszcze... Tak, ja mam w planie kozy, ale bez daty najpierw trzeba się przeprowadzić, żeby musimy się oglądać. Czyli macie pomysł na życie, a jakaś agroturystyka, czy jak to sobie wyobrażacie? Czy będziecie pracować dalej w tym swoim zawodzie, bo takie możliwości moje macie? Moje kolejne hobby, to już takie, no, taka pasja, to jest wyroby ze skóry. Aha. Bardzo lubię tak i chciałbym pójść w tym kierunku. A sery jako dodatkowe super. Hobby, ogródek. Super, to bardzo potrzebne. Życie na wsi, tak. Bardzo ale robisz lubię. Już coś z tej tak, skóry? Już robię. Dla siebie i co robisz? Bo to bardzo ciekawy temat. Drobną biżuterię, pokrowce, paski. No, widzicie portfele. Państwo? Widzicie Państwo? To jest bardzo fajna rzecz. Na prezent i tak dalej. Takie drobiazgi. Jaka strona? Jaka strona? Gdzie to można kupić? Nie. To jest tylko hobbystycznie dla siebie, dla rodziny. Na ale, to prezenty. Ale... Myślisz o tym? Tak. No bardzo poważnie o tym trzeba myślę. Trzeba to zapisać w pamięci. Tak. To już jakieś tam kroki są podjęte, ale to jeszcze chwilka. Musimy się przeprowadzić, bo to jest punkt wyjścia. A kiedy się przeprowadzacie? No liczymy na to, że jeszcze w zimie się przeprowadzimy. A jak długo remont trwa? Kiedy zaczęliście? Ponad 2 lata temu. Nie, no nawet trochę. No, ale w większości to własnymi siłami. No to ja wam zazdroszczę, bo my się remontujemy 10 lat i końca nie widać. Także to wasze tempo jest genialne po prostu. No, dużo nam pomaga i rodzina, tak. No, część rzeczy musieliśmy na zewnątrz zlecić, no bo ja też nie... Macie oczyszczalnię tlenową. Mamy oczyszczalnię tlenową, tak, mamy kolektory. No, musimy Państwu powiedzieć, że z naszej wiedzy, bo my też stoimy przed tym dylematem, na jaką oczyszczalnię się zdecydować, są beztlenowe oczyszczalnie i tlenowe. Macie tlenową. Tak, mamy tlenową. Bakterie tlenowe rozpuszczają tam świństwa różnego rodzaju tak. i efekt jest taki, że one nie pachną. Nie śmierdzą po prostu. Tak, no. Nie śmierdzą po prostu. Super. Zależało nam na tym. Bo... Jak się widzicie za 2 lata? Szczęśliwi. I co jeszcze? Ja chciałbym pracować w domu. Już w gospodarstwie u siebie wyroby ze skóry. Tak, to bym chciał już zostawić pracę zawodową, którą teraz mam i zająć się tylko tym. Życzę z tego serca. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Dziękuję.